Hej, witajcie w oczach dzwonię. Pamiętam, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Cities Skylines. Dzisiaj w tym odcinku chciałbym trochę dalej zacząć rozbudowywać naszą wyspę akademicką, dlatego że no, powoli rośnie nam zapotrzebowanie na rejony mieszkalne, a bardzo wolno ci nowi mieszkańcy przyjeżdżają, więc myślę, że jeżeli przygotujemy nowe kratki do mieszkania, tak więcej tych ludzi będzie mogło u nas przyjechać i mieszkać. No na przykład to Politechniku jest taki problem, że spadliśmy dwie gwiazdki w dół, dlatego że jest za mało studentów. Nie wiem do końca dlaczego tak się dzieje, bo ponieważ dostęp do edukacji dla szkół podstawowych jest pełen, dla szkół średnich jest jeszcze pełen i na uniwersytetów też mamy uprawnionych 3,5 tysiąca osób do nauki. I tych 3,5 tysiąca uprawnionych osób tylko 700 faktycznie studiuje na naszej Politechnice. Nie wiem, czy gdzieś tutaj wcisnąłem może jakiś uniwerek, taki zwyczajny budyneczek i tam ludzie mieszkają, czy też nie. Kurde, się budują czasami te budynki. Nie tego stylu, co bym chciał, bo to stylowanie czasami nie działa jeszcze dokładnie, więc już to poprawiam. A jak się buduje budynek, co to za budynek, jakieś takie wąski. Dobra, a no i co, no to okej, postawię z tego zabytek, żeby tutaj więcej się nie musieć martwić o to, czy będzie pasował, czy nie będzie pasował do stylu. Okej, dobra, wracając, dzisiaj wyspa akademicka, natomiast jeszcze zanim to, ściągnąłem, tak jak zapowiadałem, nasze autobusy. Mam tutaj więcej teraz autobusów i teraz tak, w tych liniach, w których jest bardzo dużo pasażerów, zamiast naszego zwykłego autobusu, który ma pojemność 30 osób, możemy wcisnąć autobus Man Lion, który ma 150 osób i to jest przegubowy. Natomiast w pozostałych liniach możemy bez przegubowy i one też mają 90 osób, więc też dużo więcej tych pasażerów wcisną, tak? Czyli zróbmy tak, że tutaj mamy bezprzegubowy, tu mamy bezprzegubowy, tu jest też bez, tutaj oczywiście przegubowy, bo jest 218 osób, tutaj przegubowy i tu przegubowy. Problem jest tylko taki, że teraz wszystkie nasze autobusy muszą pojechać do zajezdni, która jest, gdzie ona była, w którym miejscu to ona była. I tylko ja, że gdzieś o tutaj, o tutaj chyba, nie? Tak? No zobaczmy, nasze autobusy. Kolorkach może zauważyć. A tu jest dużo kolorków, one stąd wyjeżdżają. Tu jest nasza zajezdnia, tak? Więc teraz tutaj trochę nam się zakorkuje, bo wszystkie autobusy z wszystkich linii przyjadą tutaj, żeby się schować do zajezdni. No i z wszystkich tych linii pozostałych te autobusy muszą tutaj wyjechać, więc mamy teraz takie małe zakorkowanie tutaj autobusowe. Mogę przyspieszyć czas, zobaczymy jak to będzie jeździć. Jak widzimy, na razie wyjeżdżają wszystko w jednym kolorze, tutaj już drugi kolor wyjechał, także i one się powoli zaczną rozjeżdżać, tak? Tutaj możemy zobaczyć wszystkie do jednego przystanku chcą na razie zjechać, więc będą jeździć puste i przez jakiś czas trzeba będzie poczekać, aż to się ogarnie, tak? No ale no właśnie, mam te nasze bezprzegubowe na 90 osób i tu jest ten przegubowiec, o jest na przykład ten żółty na 150 osób, tak? Więc one powinny dużo lepiej radzić sobie z naszym zapotrzebowaniem na pasażerów i w przyszłości też powinny sobie poradzić lepiej, jeżeli będziemy dokładać nowe linie. Ok, czas zacząć trochę poprawić się nad tą wyspą. Plan na razie jest taki, żeby ustawić dzielnicę i teraz tak, jeżeli tutaj mamy tą drogę, ją byśmy sobie tak przedłużyli, to myślę, żeby ją przedłużyć na przykład gdzieś tak dotąd. Albo dotąd. I tutaj wydłużyć jeszcze naszą dzielnicę z Politechniki, tak? Sikory Leonardy. Jest tak dotąd na przykład. Powiedzmy, że to jest jeszcze pole Politechniki. Dlatego, że nie wiemy, ile jeszcze miejsca będzie nam zajmowała ta Politechnika. Na razie to jest Politechnika. Potem jak będziemy mieli ostatnią gwiazdkę, to najpierw prawdopodobnie wywalę tą halę koszykarską, żeby tu coś wcisnąć. Może tutaj wciśniemy, jeżeli nie, no to po tej stronie mostu zrobimy też jakieś przejście tutaj pod mostem i dobudujemy te jakieś rzeczy pod tym mostem. To jest jedna rzecz, no tu coś się zaczęło jarać. Tu się zaczęło jarać. Prawdopodobnie wszystkie
Straż pożarna musi z tej strony wyspy dojechać najpierw, o tutaj jedzie na przykład, nie? Tu było widać straż pożarną. Także oni muszą dojechać najpierw, okej. Okay. Tutaj chcę dorobić te drzewka, to tak mniej więcej symetrycznie to drzewka rozbuduję, żeby tutaj był taki teren drzewowy pusty, także dajcie mi sekundkę. Okej, okay. Więc tutaj właśnie dobudowałem drzewka, to będzie taki teren drzewiasty. Nieużytkowany prawdopodobnie w przyszłości, jakieś te drogi tutaj dostawimy, żeby ten teren był użytkowany. Także tu jest nasza dzielnica Sikory Leonardy przedłużona w ten sposób, jeżeli będzie trzeba jeszcze jakieś budynki Politechniki dostawić. Dlatego też tak, drugą dzielnicę jaką bym chciał zrobić, to mniej więcej może w ten sposób. Dajmy ją, nie wiem, na taką wielkość. To byłaby ta taka dzielnica. Jeśli chodzi na nazewnictwo, to jeszcze poprawimy. Trzecią dzielnicę to ja bym chciał tutaj wydłużyć w tym miejscu. Nawet może jakoś, nie wiem, tak odrobić. Mniej więcej. I tutaj byłaby dzielnica jeszcze taka. Jeśli chodzi o ten fragment wyspy. Oczywiście te dzielnice będą jeszcze do poprawy. Na przykład, nie wiem, to można trochę wydłużyć w ten sposób. A to można powiększyć w ten sposób na przykład, żeby tak mniej więcej to zrobić. Natomiast tak, dużo więcej będziemy widzieli, jeżeli pomyślę, jak tu chcę zbudować drogi. I tak, tutaj jest ta droga dwupasmowa łącząca się do naszej Politechniki głównej mierze. I teraz tu na przykład mógłbym zrobić ją w ten sposób. I też myślę, żeby na przykład może wstawić większą drogę. I myślę, czy nie wcisnąć na przykład tramwajów tej części wyspy, nie? Żeby tutaj zrobić jakiś od razu z tramwajami wyspę, bo czemu nie? Mam tu jeszcze szersze drogi, tylko tu nie będzie tramwaju, to weźmy tą szeroką drogę z tramwajami. Zróbmy ją mniej więcej odtąd, pociągnijmy ją w tę stronę. Co? Tutaj by ona coś zakręcała w jakiś sposób, to jakieś skrzyżowanko byśmy zrobili. No jakieś większe nawet skrzyżowanie. Nie budowałbym żadnych tutaj gotowych. To są tych modów, to ja nie chcę. To by można było zrobić tak. Rondo tutaj byśmy pierdolnili, co? Spróbujmy coś wcisnąć. Dobra, ja tutaj się chwilę zastanowię nad tym. Hej, jestem z powrotem, więc tak mniej więcej wyglądają wybudowane drogi na tej wyspie. Tutaj jakby punktem centralnym jest to skrzyżowanie z rondem. Tutaj mamy oczywiście, tak jak wspomniałem, tramwaje. Będziemy musieli trochę więcej drogę tramwajową tutaj rozwinąć. Na razie zniszczyłem te dzielnice, jeszcze raz je sobie wzdłuż tych dróg ogarniemy. Właśnie nie wiem, jak bardzo duże je robić, bo na przykład tutaj mamy dzielnice typu Patrykowięta, czy tutaj są takie małe, na przykład to już mogłaby być dzielnica, nie? Więc jeszcze nie wiem, w jaki sposób je tutaj rozdysponować. No na razie Sikory Leonardy są aż dotąd. Zastanawiam się, czy tutaj ten fragment puszczać jako Sikory Leonardy również. To wtedy ta dzielnica to jakby dosłownie połowę wyspy. Mam nadzieję, że tą Politechnikę, nowe budynki uda nam się gdzieś tutaj wcisnąć, niszcząc jakieś starsze rzeczy. Tak, żeby jednak po tej stronie wyspy nie musieć już niczego dobudowywać. No a ja się zastanawiam, w jaki sposób te dzielnice rozgraniczyć. I w którym miejscu rozpocząć budowę pierwszej dzielnicy mieszkalnej z tej strony. Myślałem też, że może wcisnąć tutaj jakiś park czy coś takiego, natomiast no nie jestem jeszcze przekonany w 100%. Więc no jeszcze muszę się nad tym zastanowić. Ok, więc mamy już nasze dzielnice, wyglądają w ten sposób. Nazwy są po prostu losowe imiona męskie, więc tutaj nie ma jakiejś tam większej logiki. Więc tak, tutaj na razie zostawiłem te Sikory Leonardy tak jak są. Jeżeli będzie trzeba, no to tutaj zabierzemy troszeczkę terenu dla Sikor Michałowięt, które są po tej stronie. Tutaj są Sikory Janowięta, tu na dole Sikory Józefowięta i Sikory Kacperowięta.
Tutaj też już jest przygotowany mod na tą małą wysepkę, jakbyśmy chcieli ją w jakiś sposób zagospodarować. Może to jakieś pojedyncze domki się wstadzi, albo coś jeszcze, nie wiem. No, to pasmo górskie może fajnie wyglądać, żeby coś zrobić. Tutaj na przykład kładkę pieczą na drugą stronę, czy coś takiego, także jeszcze zobaczymy. Więc może to będzie dojazd z tej strony na jakiś, to się nazywa park, rezerwat przyrody, tak? Na przykład tutaj moglibyśmy wzdłuż pasma górskiego, albo na przykład tutaj zrobić rezerwat przyrody, tutaj w górach. Ta wyspa mogłaby być na przykład w przyszłości, turystyczna. Póki co, jeśli chodzi o naszą wyspę, w ten sposób się zagospodarowaliśmy. Chodzi wstępnie, no i teraz będziemy musieli dzielnica po dzielnicy ją rozwijać. Plan jest taki, żeby cała ta część wyspy to były budynki wysokiego zagęszczenia i też byśmy chcieli zrobić w ten sposób, żeby wszędzie stylem było Big City Skyscrapers, czyli no, celujemy w to, żeby to były bardzo wysokie budynki, tak? Big City Skyscrapers. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ewentualnie którąś dzielnicę zmienimy na jakieś niższe budyneczki, w zależności jak będziemy to rozwijać. Okej, okay. Myślałem też o tym, żeby tutaj wcisnąć park miejski w tym miejscu. Tutaj gdzie jest lasek, tak? Te wszystko tutaj, żeby to był park miejski. Nie wiem, jaki to, czy byłby to jakiś ten, żeby park szedł tutaj pod drzewa i pod takim wiaduktem tutaj zrobić park. I ludzie by sobie chodzili pod tym, natomiast no, jest tutaj dużo miejsca z drzewami, więc myślę, że coś takiego mogłoby mieć sens. Tutaj mamy też taką drogę łączącą w razie czego z tej strony, trochę powyginaną, no ale trudno. Także no, to co teraz musimy zrobić, to zacząć tutaj przygotowywać się pod jakieś budynki zagęszczenia, tak żeby więcej ludzi mogło się tutaj wprowadzić, więc zastanowię się, w jaki sposób tutaj pociągnąć mniejsze drogi i czy być może wstawić tutaj jeszcze jakieś te właśnie budynki specjalne, żeby nadać jakiegoś dodatkowego looku temu miejscowi. Także dajcie mi jeszcze chwilę i ja się zastanowię, zaraz wrócimy do was, jak będziemy mieli jakieś pierwsze budyneczki tutaj przygotowane. Ok, jesteśmy, więc tak jak widzicie, tutaj mamy więzienie. Postanowiłem, że taką małą wysepkę, która tutaj była obok, przerobimy na więzienie, tak żeby już jakieś było na naszej wyspie, bo do tej pory na naszym mieście, bo do tej pory żadnego więzienia nie było. Tutaj też pojawiła się wyspa, znaczy taki przystań połowu łososia, taki wysunięty. I tutaj musiałem trochę poprawić ziemię, tak żeby to było dosyć płytko, bo łosoś jest wyławiany w momencie, w którym jest płytko. No i się okazuje, że dalej jest za... nie jest za płytko, czy jest za głęboko, bo tu jest nieco głębiej chyba, tak? Teraz tutaj jest nieco głębiej, czyli troszeczkę trzeba pogłębić. Dajmy ten rozmiar pędla, nie wiem, dotąd. Próbuję sobie to powiększyć. Znaczy, nie najgorzej, że kiedy coś zmieniam te wartości, trzeba chwilę poczekać, aż woda się ogarnie, bo widać, że tutaj faluje, nie? I nie wiem, czy potrzeba trochę płytej, czy trochę głębiej. Wygląda na to, że trzeba jeszcze płytej to ogarnąć. Tutaj jest ten łosoś, ale tutaj ta woda... czyli jakby na tej wysokości. Zaraz. I tutaj to powiększę w ten sposób. Tak teraz to będzie wyglądać. Chyba, że łosoś może być tylko, bo tutaj na przykład jest sporo łososia. I tutaj jest ziemia. Chyba, że łosoś jest po prostu na spadkach, a nie na konkretnych wartościach wody. No nic, najwyżej zamiast tego postawimy tutaj po prostu, bo mam coś takiego chyba jak przystań. Hodowla ryb i tutaj można wybrać taką rybę, jakie ryby chcemy hodować, nie? Jeżeli nie wychodzi nam połów tuńczyka, gdzie jest tuńczyk? Łosoś mi chodzi, łosoś. Tutaj mamy sardele głównie, nie? Na takiej głębokości. Łososia nie ma. No tutaj jakby trochę. Albo trzeba jeszcze płyty to zrobić. Albo... albo to chodzi o to, że są na... tych, jak to się nazywa? Na spadkach.
Dobra, spróbujmy tutaj dać teraz trochę ten sposób. Zobaczymy, czy tutaj się powiększy ten teren. Najwyżej się to poprawi jeszcze. Zapisywanie gry to chwila. Okej, dobra. Zobaczymy, czy teraz będzie można tutaj łowić tego łososia. Trochę woda musi nam teraz rozpłynąć. Tak wygląda nasza sieć dróg w tym miejscu, w tym momencie. I teraz tak, to co bym chciał zrobić na początek. Gdzieś tu wcisnę szkałę podstawową. Powiedzmy, że szkołę podstawową byśmy wcisnęli tutaj. Będę chciał wcisnąć szkołę średnią, małą albo dużą. Szkołę średnią tutaj wcisniemy, to damy radę tego. O. Dobra, czyli szkoła to i to. Teraz tak, szpital. Byśmy chcieli duży szpital tu gdzieś cisnąć. Ten by się tutaj zmieścił. Albo tutaj, no co, może taką zrobimy tutaj, w takim miejscu. O! Jak tak, to zróbmy jeszcze w ten sposób tutaj, żeby to była droga jednokierunkowa. O, czyli tutaj się wjeżdża i stąd się wyjeżdża ze szpitala w ten sposób. Troszeczkę tutaj jest krzywo. No, natomiast tak musi być, co? Zróbmy jeszcze tylko tak może, że tutaj to jest do tego, to jest do tego. Tutaj będzie musi się ten sposób łączyć, bo tu jest spadek w dół i tak dalej. No dobra. Tutaj jeszcze zrobimy od razu całość. Zaasfaltujemy. By tu nie kombinować. To jest to. Teraz tak, straż pożarną byśmy jakoś dużo tutaj wstawili, żeby mieli gdzieś dojazd szybki. I przy głównej drodze na przykład, czy coś. Albo tutaj, tutaj jest dużo lasu, nie? To żeby tam mieli do tamtego miejsca szybki dojazd. To wstawmy ich tu na przykład. Teraz tak, to mamy więzienie, więc jeszcze posterunek policji trzeba by było gdzieś wcisnąć. On mógłby być gdzieś przy więzieniu, to by miało sens, że nie, że po kierunku mieliby blisko do. Po kierunku mieliby blisko do więzienia. To jest tak, więc te rzeczy mamy ogarnięte i teraz możemy przejść do budowy naszych budynków mieszkalnych. I teraz tak. Tu jest las i jest zrobiony. Poczekaj, zróbmy tak, żeby ten las tutaj wydłużyć. Do tego miejsca. A tutaj możemy go wydłużyć też w ten sposób. Kurde, może. Jeśli tu za dużo tych drzewek nie dosadzić, to spróbujemy zmniejszyć moc pędzla. O. Tu jest w ten sposób. Tu możemy też tak wydłużyć. I tutaj ten lasek wydłużymy dotąd. No i tutaj już jakiś budynek wciśniemy, nie? Zróbmy teraz tak. Tu budynki mieszkalne, tu budynki mieszkalne. A tutaj zróbmy bez tego. I tu zróbmy tak. Tu wciśniemy. Tu jest szkoła. Dobrze by było poprawić wysokości. Zróbmy tak. To, szkoła, to. I to. Wszystko do wysokości tego tutaj. O, w ten sposób. Dobra, i teraz tutaj tą ziemię trzeba
poprawić, żeby tutaj wszystko było wyrównane. I tutaj jakieś szkała w ten sposób też zróbmy asfalt po całości. I tu byśmy wcisnęli jakiś tych parków, co? Tu plac, tutaj to jest, to jest. Plac ze stołkami. No prawie idealnie by się zmieścił. O. Ja bym go nawet po prostu mówicę przesunął mniej więcej. O, na równo. Też tak, tutaj narzekają na brak prądu i ściągnąłem tego moda na podziemne prądy, więc mogę w ten sposób połączyć. Tutaj to jest połączone w ten sposób. Tutaj też już połączyłem pod spodem, więc tutaj te budynki się wybudowały. Teraz tak. A tutaj bym wcisnął wysokie budynki tego zagęszczenia. Naprzeciwko szpitala w tym miejscu za bardzo nie będzie co wybudować. Tu bym wcisnął ze dwa wieżowce. Albo ja tutaj spróbuję postawić jakieś te specjalnych budynków. Tutaj można jakieś biurowce postawić. Tu można jakieś biurowce postawić. Tu wybudujemy budynki mieszkalne. Tutaj spróbujemy postawić jakieś tych budynków. Teraz tak, tutaj jeszcze można wyłączyć przyklejanie się do tej drogi. Teraz tu postawić te budynki jakieś jeszcze sklepowe. Tu postawmy biurowce. Tu. Tu by fajnie było wcisnąć jakiś park mały. Niech będzie tutaj park, to w takim wypadku tutaj o takie biurowce niech się tutaj powstaną. Tutaj mogą budować się budynki mieszkalne. Tutaj w tej drodze wyłączmy kratki, żeby one się tutaj poprawiły i dzięki czemu tutaj możemy stawić budynki handlowe. Tutaj można by było wcisnąć jakiś. O! Kurczę, no jednej kratki brakuje. Jakbym wcisnął to na siłę. A, bo to jest parking z tyłu. No to nie bardzo. To tu można wcisnąć. O, w ten sposób. Teatr. Bo w ten sposób. Tu jest za nisko, więc. To i to spróbujmy wyrównać wysokością dotąd, to i to wysokością dotąd. Ten budynek też niech będzie wysokością dotąd. Tutaj weźmy naszą ziemię. Ojej, nie to, to chciałem, o. O, teraz tak, tutaj jeśli chodzi o kratki, to z tej strony jest jedna, z tej strony jest jedna, ale tu jest krzywo. Jakbym próbował tu wcisnąć nasze parkingi, to tak by wyszło krzywo, nie? Ja bym zrobił zamiast tego tak, że tutaj jak jest ta płytka, to można chyba... spróbować znaleźć takie płytki. A to są te. Je tutaj wydłużyć. Kurwa. Aha, dobra, trawa zniknie, okej. Okay. A tu zrobię, to co?
Znikną pod drogą, nie znikną pod drogą. Dobra, to nie, to słabo to wygląda. To po prostu tutaj znów zaasfaltujemy ten fragment. Pozbędziemy się drzew. I teraz tak. Tutaj można by było zrobić. Tylko że to trzeba poprawić wysokością do tego. Kurczę, krzywo to ta droga tu pod spodem jest źle strasznie. Takiego musiałby być. Teraz tutaj ten. O, tu wstawmy komisariat policji, tu jest zjazd w dół. Tu tą ziemię trzeba wyrównać. Zaraz. To troszeczkę wyżej. Ok, i tak teraz z parkingami będziemy tu stali, co? Teraz tak, a jeżeli włączymy przyciąganie na tej drodze, czy ten, tylko ten fragment tutaj nie pasuje, nie? Do parkingu. A z tej strony drugiej też chyba, żebyśmy wyłączyli siatkowanie w tej drodze. To nie, też słabo to wygląda. No wygładzić tutaj to wszystko. To ja mogę tu podstawić te drogi, te parkingi. I tu coś. A, bo tak chcę. To bym musiał zrobić tak, teraz to przesunę tu. To jest teraz tak, to przesunę tu. To teraz tu się zmieści w ten sposób. Mamy tutaj parking. Z tej strony jest pusta przestrzeń. No można by było tutaj wcisnąć jakąś drogę czy coś. Tego typu. Wszystko to będzie droga dwukierunkowa normalnie. I tu coś można by było postawić w sumie, nie? Szukajmy takiego posągu może. Co my tu możemy takiego wstawić? Metro to może by było być w przyszłości. O. Dobra, to na razie tak zostanie. Ok, więc mamy tutaj teatr. Tutaj mamy nasz posterunek policji. Teraz będę dążył do tego, żeby wszystko wygładzić i wyrównać. O. Trzeba wyrównać ziemię w tym miejscu. Tak, tu są budynki pobudowane. Tu możemy też wcisnąć. A, wciśnijmy te biurowce.
mniej więcej w ten sposób. Tutaj będzie wolna przestrzeń. Fragment tutaj. Ok, to jest. Woda tu jest za niska, bo jest zalewane, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tylko podnieśmy. Podjazd pod wodę. Tylko czy tutaj jest teraz ten. No i nie ma łososia, jest bardzo mało go. Tu jest jakiś fragment, ale on zniknie zaraz, więc nie wiem, czy to trzeba zrobić. Sardela, łosoś, czyli łosoś powinien być pomiędzy sardelą a skorupiakami, jeśli chodzi o głębokość ziemi, tak? Tylko że jeżeli ja teraz zrobię tutaj tą ziemię jeszcze trochę głębszą, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Więc to trochę rozmiar pędzla, żeby to szybciej się malowało. O. Okej, tu jest nasze, w tym momencie tak wygląda to miasto, natomiast mam nadzieję, że jeżeli będą się rozbudowywać te budynki, to będą takie wielkie, tak jak tutaj mamy niektóre wieżowce, o takie, nie? Bo to miało być, no jakby nie trzymają się tego stylu Big City Skyscrapers. Okej, dobra. Dobry by było jeszcze jakiś park tu wcisnąć. Tak, w tym miejscu raczej nic nie powstanie, więc jakiś mały budyneczek a la park. Fajnie by było to zrobić, tylko że nie ma takich małych budyneczków. No, na przykład boisko do kosza, no ja tak bym wstadził, teraz bym je tu przesunął. Jakoś w ten sposób, no nie, słabo. Więc tu chyba trzeba będzie zrobić tak, że zrobimy po prostu ścieżkę dla pieszych. I zasadzimy kilka drzewek samodzielnie. Jakieś choinki. O. Dobra, tutaj tu można jakieś dwa budynki postawić. A tu chciałem, żeby jakiś na przykład z tych budynków, tutaj, nie wiem, gerki na przykład. Ojej, olbrzymie, wysoki, nie wiem czy będzie pasował. Kino. Wieża transportowa. Galeria, sąd. Tutaj Expo, Zigurat. Wieża widokowa, tak średnio, no. O, to może być. To bym zrobił to tak, tylko bym przesunął, żeby to było idealnie na równi. O. Mamy tutaj nasz, jak to się nazywa? Drapacz chmur. Super. Niech nie buduje. A, tu możemy poprawić. O. Okej, okay. O, to są wysokie budynki w supermarkecie, więc no coś takiego chciałem, żeby to powstało. Trochę te budynki średnio wyglądają, bo są niższe, wyższe, no ale jakby te wysokie budynki, które tu były. A teraz tak, tutaj. Tu powinno przecież to się tak działać, pilnować, że jest podwodne i podziemne, nie? Tutaj kurde. To wyszło wyżej niż wcześniej, teraz jest takie coś dziwnego. Ja mogę tą drogę ulepszyć do... w ten sposób i teraz zrobić tutaj... O. Keep it here for double the rock, double the roll and double the guitars. Dobra, i co jak tym naszym łososiem? No tu jest fragment łososia, tak? Tu jest fragment łososia i tu ziemia jest. Cholera wie jak to ma działać, nie? Dobra, spróbujmy to wszystko po prostu wygładzić jakoś mocno. Zaraz zobaczymy, w którym miejscu się po łososie pojawią. No on tak się przepływa, no to jest bardzo jakoś delikatnie. Jakby miało być
płycej, ale jednak nie tak płytko jak sardela. Jak zrobię płytej, to to wypada w ogóle i nie działa. Coś z tą rybą jest nie tak. Dziwne to niektóre budynki wyglądają. Ale jeżeli reszta się poulepsza do tych najwyższych, to faktycznie jakoś to będzie wyglądać, nie? Okej, okay, tu jest wolna przestrzeń w środku. Można by tu zrobić tą drogę, przedłużyć. Jakoś tak to wciśnijmy. O tak, dobra. I tu będzie fragment wyspy z takimi wysokimi budynkami. Tutaj jest troszeczkę jest jakby miejsca nie wiadomo na co. To możemy po prostu tutaj. Tak to zrobić może. Zmniejszyć tą wyspę z tej strony. I te budynki bym wywalił wtedy, no ale dobra, niech to tak stoi, jakoś tak trochę dziwnie, nie, jak tak będzie. Jeszcze raz to z tą rybą, nie ma ryby. Nie działa ta ryba, to robimy tak, to burzymy. Tą drogę trzeba zburzyć i tu postawimy. Albo tu nic nie postawimy, zburzmy to po prostu. Poprawmy tutaj tą ziemię, głębokość. Tak jak to powinno być. Tak o. Zróbmy tylko wygładzenie wszędzie, żeby to nie było tak ostro. Zaleje nam miasto, nie? Ale to powinno być tylko chwilowe i dalej powinno się poprawić. Tu stąd to ja to powywalam i tutaj też tą ziemię zmniejszmy. Nie, zaraz, oto. O. Na razie niech to będzie tak, potem chyba przedłużę tutaj ten nabrzeże, żeby jakoś tutaj szło to dalej. Jakby wyjdzie takie, co całą wyspę nabrzeżem obtoczymy. No ale spoko, dobra. No to to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zabudowaliśmy tutaj nasze sikory. Dalej jest duże zapotrzebowanie na rejony mieszkalne, więc niedługo będziemy sobie tutaj jeszcze z tej strony sikoria Nowięta powinny zostać zabudowane, więc to zrobimy sobie w kolejnym odcinku, tak myślę. Póki co dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Cities Skylines.